Za chwilę, dosłownie za chwilę, początek pierwszego meczu sparingowego Lecha Poznań w tym okresie przygotowawczym i pierwszego w ogóle meczu, jaki kolejusz rozegra w tym roku. Pierwszy gwizdek sędziego i zaczynamy granie na Cyprze. Na szczęście wyszliśmy z tego obronną ręką, no i teraz świetna okazja do kontrataku. Rozgląda się Maciej Gajos, no i zbliża się do bramki. Ostatecznie zdecydował się na uderzenie, niecelne, ale brawa za decyzję. Ładna akcja Macieja Gajosa, ładny kontratak drużyny Lecha Poznań. Łukasz Trałka dobrze do Dariusza Dudki. Ładna teraz akcja piłkarzy Lecha Poznań. Dobrze się tam zachował Kamil Jóźwiak. Jest podanie do Dawida Kownackiego. Dawid Kownacki uderza, broni jednak bramkarz. Ładna, bardzo ładna akcja. Zdobyte w ten sposób. No i znowu groźnie Lech Poznań. Znowu gdzieś tam wysoko skakał, zdaje się, Dawid Kownacki. No i proszę Państwa, wiele wskazuje na to, że dopatrzył się arbiter faulu w polu karnym, a to oznacza, że mamy jedenastkę dla Lecha Poznań. To dobra informacja. Dawid Kownacki podchodzi do piłki. Czy Lech Poznań obejmie w tym meczu prowadzenie? Kownacki! Fantastyczne uderzenie w lewy róg bramki. Bez szans bramkarz FK Ufa. Kolejusz prowadzi w tym sparingu 1-0. Dawid Kownacki. Oj, teraz spory błąd, no i marnują fantastyczną okazję zawodnicy FK Ufa. Musimy uważać, bo oni też od czasu do czasu mają zapędy ofensywne, no i wtedy nie można popełniać takich błędów w defensywie. Zobaczmy, jaki wariant wybierze młody Lechita Karol Linetty. Piękna akcja Lecha, ależ teraz fantastyczne okazje miał Tomasz Dojewski. Najpierw głową w słupek, potem jeszcze dobijał. Piłka ostatecznie w siatce nie ląduje. 67. minuta spotkania. Uwaga, jest gorąco, no i to się niestety kończy trafieniem dla drużyny FK Ufa. Nie popisali się tam obrońcy, spore zamieszanie w polu karnym, no i z najbliższej odległości piłka wpakowana do siatki. I w tym meczu sparingowym mamy już wynik 1-1. Teraz bardzo ładnie zaatakowali Rosjanie, ale Krzysztof Kotorowski broni. Darko Jeftić, ajajaj, minimalnie obok słupka poszybowała ta piłka. Jakże niewiele brakowało, by wpadła do siatki. No ja byłem przekonany, że za chwilę krzyknę gol i będziemy wszyscy się cieszyć z prowadzenia kolejorza, ale minimalnie niecelny ten strzał Darko Jefticza. To koniec tego sparingu, proszę Państwa. Lech Poznań remisuje z rosyjskim zespołem FK Ufa 1-1.